Jest poniedziałek, a dokładniej poniedziałek, minuta po godzinie 20. Zgodnie z zapowiedzią czas rozpocząć studio w Szczecinie.pl. Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Jeżeli jakimś cudem zacznę chychłać albo krząkać na antenie, to wybaczcie, aczkolwiek taki sezon, że niektórych ludzi łapią przeziębienia, ale liczę tutaj na waszą tolerancję, liczę na dużo komentarzy i pytań do naszego gościa. Z nami już na żywo, w poniedziałek, po 20. Marszałek, nowy, stary marszałek województwa Olgierd Greblewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Mam nadzieję, że ja nie będę chychłał, jak to pan redaktor powiedział. Chechłał. Chechłał. Nie wiem, jak bym to napisał, ale brzmi całkiem ładnie. Brzmi rzeczywiście ładnie. Ja trochę się już wykurowałem, chociaż za mną to choroba, chyba myślę, że wielu naszych mieszkańców niestety dopadła. Jakieś domowe sposoby na leczenie przeziębienia? Wódka z pieprzem podobno jest dobra, ale nie wiem, czy pan może takie rzeczy radzić ludziom w internecie. Ja raczej herbata z cytryną i z miodem i imbirem jako podstawa, a nie ukrywam, że raczej staram się właśnie domowymi sposobami, ale tym razem niestety nie obyło się bez antybiotyku. Panie marszałku, ta układanka polityczna w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego to była układanka z czterech puzli złożona. Łatwo to było przygotować, czy te negocjacje, debaty i kompromisy to jednak było coś, z czym pan się wcześniej w swojej karierze politycznej jeszcze nie spotkał? Nie spotkałem się z kilku powodów. Pierwszy to jest oczywiście ta liczba bytów w ramach tej takiej koalicji, którą udało nam się zbudować, czy takiej osi współpracy, bo formalnie nie jest to w pełni koalicja. Natomiast mieliśmy w ogóle do czynienia z taką wyjątkową sytuacją. Ja żartowałem, że część burmistrzów, prezydentów miała pierwszą turę, niektórzy musieli zmagać się z drugą turą, a ja musiałem zmagać się z trzecią turą, bo tak w tym roku ułożył się kalendarz wyborczy, że wybory mieliśmy dużo wcześniej niż koniec kadencji poprzedniego sejmiku, w zasadzie miesiąc czasu wcześniej, więc był to bardzo długi czas, kiedy te negocjacje były prowadzone i w związku z tym to można powiedzieć długie dni, godziny. Cieszę się, że de facto udało się zrobić to, co w pierwszym dniu po wyborach, a więc 22 października zapowiedziałem, a więc zaprosić do współpracy wszystkie prodemokratyczne, prosamorządowe, proeuropejskie siły i zbudować w związku z tym taki silny blok do tego, żeby rządzić. Czym pan przekonał prezydenta Piotra Trzystka do tego, żeby jednak poparł Koalicję Obywatelską, a nie Prawo i Sprawiedliwość? Bo to nie było wcale takie oczywiste, biorąc pod uwagę, że no, chemii nie było między panami przez ostatnie dwie kadencje, a w Radzie Miasta to nawet bym powiedział, że bardzo nie było tej chemii politycznej. A nie zwróciłem uwagi, jeżeli chodzi przynajmniej o jakieś takie personalną naszą współpracę, moją i prezydenta Krzysztofa. Ja nie chcę panu cytować Sławomira Nitrasa z kampanii wyborczej, no ale to jest chyba kwintesencja tego, jak podchodzi się do siebie politycznie nawzajem. No, państwo wręcz jako Koalicja Obywatelska wpychaliście prezydenta Krzysztofa w ramiona PiSu, a więc on jednak z jakiegoś powodu z tych ramion wyszedł, żeby wejść teraz do Koalicji Obywatelskiej albo współpracować, żeby już nie iść tak daleko. Znaczy, prawdą jest, że rzeczywiście po tym, kiedy rozstaliśmy się z panem prezydentem Krzysztofem 8 lat temu, i powiem, była to oczywiście kolegialna decyzja, więc tutaj różne osoby miały różne zdania co do tego, czy tak powinno być, czy tak nie powinno być, to już historia. To rzeczywiście prezydent Krzysztof nawiązał współpracę z Prawem i Sprawiedliwością, która przez te 8 lat trwała, ale niezależnie, panie redaktorze, przyzna pan, od tego ta współpraca na linii władze miasta, władze regionu układała się nie najgorzej, ona układała się całkiem pozytywnie. Bardzo wiele wspólnych projektów i wspólnych działań udało nam się przeprowadzić, pomimo że formalnie byliśmy po dwóch stronach barykady politycznej. Ja myślę, że to w jakiś sposób zaprocentowało, że wie pan, jakąś taki cień zaufania, taki fundament zaufania gdzieś buduje się latami i wydaje mi się, że ani miastu, ani jego mieszkańcom nie opłacałaby się taka rewolucja. A może, panie marszałku, to był taki bardzo prosty deal, że pan daje prezydentowi Krzysztofowi spokój i spokojne rządzenie w Szczecinie i poparcie w Radzie Miasta, a prezydent Krzysztof daje panu spokojne rządzenie w sejmiku i w Urzędzie Marszałkowskim, dając swoje głosy bezpartyjnych, które no są takim gwarantem tego, że ta koalicja z PSL-em i z SLD nie będzie się chybotała i zależała od jednego głosu.
Oczywiście, że porozumienia, wie pan, pan użył słowa deal. Ja raczej użyłbym polskiego sformułowania porozumienie. Porozumienie ma ten wymiar wieloaspektowy. Natomiast śmiem twierdzić, że tego typu porozumienia nie udałoby się zawrzeć, gdyby nie jakiś taki wątek zaufania. A więc tego, że zbudowaliśmy jakąś płaszczyznę porozumienia przez ostatnie lata. Dzisiaj jeszcze Prawo raz i Sprawiedliwość mówię... mówiło, że prezydent Trzystek wrócił do korzeni. Takie zdanie padło na konferencji prasowej. Albo, że w jego politycznym DNA była współpraca z Platformą Obywatelską. Nie wiem, czy to było używane jako komplement, czy właśnie chyba odwrotnie. No bo ja, to, że to prezydent bardzo... Trzystek jest kwiatkiem do kożucha Nitrasa, Gawłowskiego i Geblewicza, to raczej było nie jako komplement na tej dzisiejszej konferencji Prawa i Sprawiedliwości. Kto to mówił? Pan poseł Zaremba może? Nie, ja dzisiaj nie było na konferencji prasowej. Tak. Przynajmniej ja nie zauważyłem. Ja myślę, że prezydent w dużej mierze, nie wiem, oczywiście to uważam, że pana prezydenta powinien spytać. Wydaje mi się, że pan prezydent po prostu wysłuchał woli mieszkańców. Że wystarczy spojrzeć, przeanalizować wyniki tych wyborów w Szczecinie i w Sejmiku. Do Rady Miasta i do Sejmiku, na prezydenta. Do Rady Miasta i do Sejmiku, żeby spostrzec, że mieszkańcy Szczecina jasno i wyraźnie powiedzieli nie pisowskiemu Szczecinowi. W związku z powyższym, i to pokazała w szczególności druga tura wyborów prezydenckich, ale też pokazało to właśnie to relacja... Idąc tym torem, to by też mieszkańcy powiedzieli nie Szczecinowi ze Sławomirem Nitrasem, bo on się nie dostał panie do drugiej redaktorze, tury. Jeżeli pan spojrzy... A biorąc pod uwagę, że PiS dostał te 10 mandatów w Radzie Miasta i ponad 25% poparcia, to też nie jest tak do końca, panie marszałku. Znaczy, ja nie twierdzę, że tak jest do końca, tylko ja stwierdzam fakty. Jeżeli pan prezydent Krzystek omal nie wygrał w pierwszej turze, a z drugiej strony na poziomie sejmiku dostaliśmy rekordową liczbę głosów, to oznacza dokładnie tyle, że duża część mieszkańców Szczecina głosowała na prezydenta Krzystka i głosowała na Koalicję Obywatelską w sejmiku. Zgodzi się pan? Mało tego, głosowała na prezydenta Krzystka i głosowała na Koalicję Obywatelską w Radzie Miasta. Więc mówię o tego typu przepływach elektoratu, a druga tura, w której jasno i wyraźnie było pokazane, że w zasadzie te 20 kilka procent twardego elektoratu PiSu jest okopane samo i pozostawione samo sobie. To, panie Marszałku, to jest temat na dywagacje politologiczne, pewnie na koniec nie, roku sobie prosta, pozwolimy na prosta, takie prosta sytuacja, takich prostych ludzkich emocji. To wie pan, panie no, redaktorze, pewnie to nie tak chodzi, jest, to nie chodzi, ale to... Panie redaktorze, ja powiem tak, to nie chodzi nawet o to, bo ja mówię na cyfrach, ale niech pan przejdzie się ulicami Szczecina i spyta, albo niech pan spojrzy na komentarze, które były po tym, gdy w tą formalną współpracę weszliśmy w komentarze chociażby w sieci. Znaczy naprawdę miasto potrzebowało takiego antypisowskiego oddechu i bardzo się cieszę, że dzisiaj go złapało. I czy według pana w porządku jest to, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma żadnego reprezentanta w Prezydium Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego? To też jest złamanie pewnej tradycji, bo jeżeli się nie mylę, to przez dwie poprzednie kadencje Kazimierz Drzazga był wiceprzewodniczącym sejmiku, i nie budziło to żadnych kontrowersji, to wręcz było przyjęte jako taka dobra tradycja demokratyczna, że każdy klub ma swojego reprezentanta w prezydium. Teraz Prawo i Sprawiedliwość ma 11 radnych, czyli prawie dwa razy więcej niż w kadencji minionej, a swojego reprezentanta nie dostało. Ja pamiętam 4 lata temu moją rozmowę z panem, jeszcze wtedy nie ministrem, z panem, ale szefem klubu Prawa i Sprawiedliwości, panem Pawłem Muchą. I powiedziałem, że my zachowamy się... Dostaliście władzę w pierwszym w Polsce sejmiku na Podkarpaciu i zachowamy się dokładnie tak samo, jak wy zachowacie się na Podkarpaciu. Wie pan, ilu członków w prezydium miała wtedy opozycja na Podkarpaciu? Domyślam się, że nie miała żadnego. Ale brawo. Panie marszałku, to nie idźmy tak mógłbym daleko. Skończyć? Zostańmy w Szczecinie. Wybory w miniony czwartek do Rady Miasta, gdzie dwóch kandydatów Koalicji Obywatelskiej, Marcin Biskupski i Grażyna Zielińska, dostało poparcie radnych Prawa i Sprawiedliwości, by byli wiceprzewodniczącymi Rady Miasta, a Bartłomiej Sochański takiego poparcia nie otrzymał. My jasno i wyraźnie powiedzieliśmy, że my po tych 3 latach, bo skończę jeszcze tylko, dzisiaj można spojrzeć na mapę wszystkich sejmików pisowskich i wszędzie tam, gdzie my mamy w prezydium bezpartyjnych, mamy w prezydium PSL, mamy również Nowoczesną, bo jest to nasz mniejszy partner,
Natomiast jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, na przykład w takim województwie łódzkim, zabrało absolutnie wszystko. Tam jest przewodniczący i wszyscy wiceprzewodniczący z PiS-u. Więc to są standardy pisowskie. To PiS je wprowadził w Polsce, nie my. Idąc retoryką biblijną, jak teraz, Kuba Bogu, tak Bóg w Kubie. Znaczy, jak PiS Platformie, tak Platforma PiS-owi. Panie Marszałku. Niestety do tego PiS dzisiaj doprowadził w Polsce. Niestety, między innymi doprowadził do tego tym, że tak, a nie inaczej zachowywał się w innych sejmikach, kiedy przekupywał ludzi. My sobie na to nie mogliśmy pozwolić. My jesteśmy dzisiaj też troszeczkę w takiej twierdzy oblężonej przez PiS. Ale jeżeli chodzi o Radę Miasta, to my nie wiedzieliśmy, jak się PiS zachowa. Natomiast my przyjęliśmy jasno i wyraźnie jedno stanowisko. My nie będziemy współpracowali z PiS-em na żadnej płaszczyźnie, bo jest to formacja antysamorządowa i antyeuropejska. I w związku z powyższym podjęliśmy decyzję, że nie będziemy głosowali na, niezależnie od tego, czy będzie zgłoszony na przewodniczącego. Czyli rozumiem, że w przyszłą miasta, środę, na wiceprzewodniczącego. W tą środę pojutrze też radni Koalicji Obywatelskiej zagłosują przeciwko osobie, która być może się wstrzymamy. O tym jeszcze nie dyskutowaliśmy. Natomiast wiem jedno, że niestety PiS ma, to jest tego typu formacja, która jakiekolwiek dobry zwyczaj, a więc pewne ustępstwo w polityce, bo w polityce ustępstwo wobec mniejszego jest zawsze zawsze było cnotą. Niestety PiS uznaje je jako słabość. I dopóki w związku z tym w tym kraju nie zrobimy z tą formacją, że tak powiem, nie wrócimy jej na właściwe miejsce, a więc nie odsuniemy jej od władzy w Polsce i nie pozwolimy jej robić wszystkiego, co im się żywnie podoba, to do tego czasu nie odbudujemy zwyczajów. I w parlamencie, i tutaj. Mocne sformułowania tutaj padają podczas naszej rozmowy. Tylko przypomnę, że to jest program Studio w Szczecinie.pl na żywo, poniedziałek, godzina 20:12. Jeżeli macie jakieś pytania do marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Gieblewicza, to zachęcam, by je zadawać. Ja jeszcze wrócę za moment do tematów politycznych, ale jeżeli pojawiają się pytania, to ja je muszę zadawać na bieżąco. Panie marszałku, kiedy rewitalizacja nabrzeży i bulwarów przy Wałach Chrobrego, kiedy miasto, sejmik i PZM zaczną wspólnie działać? Mieszkańcy na to czekają. No to jest oczywiście temat, gdzie spór przede wszystkim toczy się dzisiaj na linii miasto i PZM. Ja mam nadzieję, że ta kwestia zostanie uregulowana, jeżeli chodzi o sprawy własności, bo nie ukrywam, że za chwilę, a więc już od przyszłego roku, a więc już można powiedzieć za kilkadziesiąt dni, rozpoczną się poważne negocjacje co do przyszłego budżetu Unii Europejskiej i przyszłego kształtu funduszy. Ja nie ukrywam, że chciałbym, żeby tego typu projekty, które niewątpliwie będą budowały dobrą jakość życia w Szczecinie, będą takimi wizytówkami Szczecina, a niewątpliwie Wały Chrobrego i to nabrzeże na to zasługuje. No ale teraz jak PiS będzie w opozycji, już nie tylko w sejmiku, ale i w Radzie Miasta, to chyba rozmawiamy o projekcie, który szansy na tą szeroką współpracę nie ma. No to będzie wtedy odpowiedzialność PiS-u. Znaczy, jeżeli PiS zakłada, że im gorzej, tym lepiej, no to będzie przez to z tego powodu rozliczony przez Szczecinian. Przypomnę, że nim my zakończymy negocjacje, to po drodze są wybory parlamentarne, więc takie przyjęcie założenia, że PiS będzie rządził wiecznie w państwie, uważam za oparte na nikłych czy słabych podstawach wciąż. Za chwilkę będziemy rozmawiali o Pana priorytetach i o takich tematach, które mogą być tematami headlinerowymi w tej kadencji, przepraszam, 2018-2023. Ale jeszcze jedno pytanie z zakresu polityki, bo mnie to bardzo interesuje. Co Pan sobie myślał, kiedy Dariusz Wieczorek zmierzał w Pana stronę w takim niedźwiedzim uścisku, trochę gratulując Panu wyboru na marszałka województwa? Wie pan, ta reakcja już jest całkiem wiele mówiąca. Naszym internetem ogląda nas całkiem sporo osób. Moja babcia mówiła, żeby o różnego rodzaju, gdy mówimy o innych osobach, mówić albo rzeczy przyjemne, albo wcale, więc może uchylę się od pytania. Wydaje... Ale to będzie chyba dobra współpraca, panie marszałku, nie uważa pan? Czy ja współpracuję w chwili obecnej przede wszystkim z członkiem zarządu, z panem marszałkiem Wziątkiem. Myślę, że jeśli chodzi o kwestię pana
pana Dariusza Wieczorka, to powiem tylko tyle. Wydaje mi się, że powinien jednak zmusić się do pewnej refleksji, dlaczego dzisiaj nie jest w sejmiku. I pewnie, kiedy ta refleksja przyjdzie, bo ja jej wciąż nie dostrzegam, może jestem mało spostrzegawczy, ale jednak, to wtedy pewnie łatwiej będzie gdzieś współpracować. Na chwilę obecną wydaje mi się, że trzeba pewne rzeczy przemyśleć, zastanowić się, być może czasami jakieś słowo powiedzieć. Takie czyli prawdziwe, oczekuje pan przeprosin. Uczciwe i szczere. I tylko tyle. Panie marszałku, bo też padło to z ust pana przewodniczącego Wieczorka, a to też jest ciekawy temat. Ja pamiętam, że jak my rozmawialiśmy w radiu kiedyś o tym, to pan się strasznie zirytował. Co dalej z zamkiem Książąt Pomorskich? Półtora roku mija właśnie od momentu... No i właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie miał okazję w najbliższym czasie z tematem się zmierzyć już w boju. Panie marszałku, irytuje pana fakt, że to jest półtora roku, odkąd trwają prace, ekspertyzy, badania, a wciąż nie ma żadnych konkretów odnośnie tego, co się na tym Zamku Książąt Pomorskich stało, no bo to jakby nie patrzeć, obciąża pana polityczne konto, bo to za pana kadencji do tej katastrofy doszło. No, czyli pan uważa, że kto jest odpowiedzialny za katastrofę w kopalni Halemba? Nie, oczekuję, że pan powie tak. Irytuje mnie fakt, że od półtora roku nie można ustalić, dlaczego zawaliło się skrzydło północne Zamku Książąt Pomorskich. Ja nie wiem, czy mnie to do końca irytuje, dlatego że ja to tłumaczyłem już wielokrotnie, ale z dużą cierpliwością jeszcze raz wytłumaczę. Tempo prac nie jest zależne od polityków, na szczęście. Tempo prac jest zależne od osób, które podejmują decyzję o wysłaniu ludzi w miejsce niebezpieczne. To miejsce było, w chwili obecnej jest w dużej części zabezpieczone, przez długi czas niebezpieczne. Oczywiście, że chciałbym, jeżeli pan mnie pyta, czy chciałbym, żeby zamek już w chwili obecnej był naprawiony, to oczywiście, że chciałbym, żeby tak było. Natomiast jeżeli pan mnie pyta, czy wolałbym, że szybko, czy bezpiecznie, to ja panu odpowiadam bezpiecznie. Więc nie mam poziomu irytacji, jeżeli mam poczucie tego, że pod każdą decyzją, również taką czasami można powiedzieć wolną, jest podpisany fachowiec, specjalista, inżynier, który dba o bezpieczeństwo ludzi w tym miejscu. Cieszy mnie bardzo, że pojawia się coraz więcej pytań. Ja zachęcam nadal i widzę też, że liczba widzów rośnie. Panie marszałku, kolejne pytanie. Na Pomorzu Zachodnim jest najwięcej elektrowni wiatrowych w Polsce. Co pan sądzi o pomyśle Ministerstwa Energii, żeby likwidować turbiny na lądzie i wybudowywać fermy na morzu? Znaczy, ja powiem w ten sposób. Ja nie wiem, czy akurat jedno musi być kosztem drugiego. Jak na razie dla mnie rząd nie jest wiarygodnym partnerem, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, bo jeszcze nie było w Polsce rządu, który tak wiele złego zrobił temu sektorowi. Ja wiem tylko jedno, że na Pomorzu Zachodnim OZE, a więc wiatraki, to nie są tylko i wyłącznie podatki. Bo ja powiem tak, z punktu widzenia gminy, na przykład, a gmin takich u nas są dziesiątki w województwie, taka farma wiatrowa to jest czasami 5, czasami 7 milionów do budżetu małej gminy. Czasami to jest 20-30% na drogi, trwają negocjacje między Urzędem tak Marszałkowskim a Ministerstwem Energii, żeby nie blokować tego rozwoju albo tego progresu, o którym pan mówi? Ten rząd blokuje, wiele rzeczy psuje w tym państwie, z nikim nic nie negocjując. Więc jeżeli pan myśli, że cokolwiek ministerstwo chce negocjować, czy w ogóle w przódy pyta, czyli to nie podnosimy to ręki do góry, bo i tak nikt nas nie wysłucha, więc nie warto zabierać głosu. To stwierdzam, że nie, my chyba nawet mieliśmy stanowisko sejmiku w zakresie OZE, o ile mnie pamięć nie myli, tylko ono bez echa przeszło, no bo druga strona wszystko wie najlepiej. Ale wracając do tematu, jeżeli przenosimy wiatraki na morze, a więc likwidujemy na lądzie, to trzeba pamiętać, że w budżetach bardzo wielu gmin naszego województwa pozostają gigantyczne dziury finansowe. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Ja myślę, że niestety będzie tak, jak to zwykle z dokonaniami PiS-u, że jednego się nie wybuduje, a drugie się zamknie. I tego się najbardziej scenariusza obawiam, bo dla nas to nie są tylko podatki, to nie są tylko i wyłącznie miejsca pracy, ale to są miejsca pracy również w firmach, które produkują komponenty do tych farm wiatrowych. My jesteśmy takim swoistym hubem, gdzie mamy do czynienia z produkcją śmigieł, gondoli, elektroniki, urządzeń automatycznych. My to wszystko na Pomorzu Zachodnim produkujemy. I niestety to podejście jest
bardzo nieracjonalne, bo przede wszystkim już dzisiaj wiemy, że od przyszłego roku każdy z mieszkańców przez taką, a nie inną politykę PiS-u, a więc budowanie energetyki opartej na rosyjskim węglu, będzie płacił 30% w rachunkach więcej, a już płacimy więcej niż większość mieszkańców Europy. To o farmach wiatrowych na razie już więcej nie mówmy. Dobrze. Ja chyba nawet powiedziałem fermy, ale to ewentualne przejęzyczenie. Fermy drobiu, farmy będę zganiać dzisiaj na przeziębienie. Na szczęście mam takie usprawiedliwienie, ale to pomijając. Oczywiście. Kolejne pytanie od pana Zbyszka. Pan Zbyszek mnie trochę wyprzedził, bo ja nawet chciałem o to zapytać, jeżeli starczy czasu. Mamy jeszcze około 10 minut, więc starczy czasu. Panie marszałku, kiedy nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego? Obiekt przy Piłsudskiego straszy od lat. No i tutaj musimy się zgodzić z panem Zbyszkiem. Straszy od lat. Straszy. Zgadzam się. Dlatego też ta koncepcja, którą przyjęliśmy, to jest budowa, rewitalizacja tej starej, zabytkowej już, przypomnę, przychodni i zbudowanie na jej zapleczu w miejscu, gdzie jest pogotowie nowej siedziby. Niestety, jak Państwo wszyscy wiedzą, my zakładaliśmy, że kilka miesięcy temu odbierzemy gotową dokumentację całej tej inwestycji. Musieliśmy rozstać się z wykonawcą, ponieważ pomimo tego, że był już po terminie i wielokrotnie ponaglaliśmy i dawaliśmy naprawdę autentycznie szansę na skończenie tego projektu, najzwyczajniej w świecie ostatecznie zarówno inżynierowie, jak i prawnicy stwierdzili, że firma nie rokuje. Panie marszałku, czy uaktualniono budżet tej inwestycji? Bo wiele osób też podnosiło taki głos, że te kosztorysy sprzed 4 lat, które były przedstawiane, to już dzisiaj to można między bajki włożyć. To nie są kosztorysy aż sprzed 4 lat. Pamiętajmy zresztą o tym, że kosztorys to jest elementem, załącznikiem do dokumentacji. Ta dokumentacja, która była robiona, przypomnę, pozwolenie na budowę to jest sierpień tego roku. Więc to nie jest tak, że to są kosztorysy sprzed epoki. My w chwili obecnej jesteśmy na etapie takim, kiedy mamy pozwolenie na budowę, mamy projekt konstrukcyjny, natomiast nie mamy projektów wykonawczych. Obiekt jest trudny, ponieważ ta druga część, ten nowoczesny budynek, ma być budynkiem pasywnym. Więc w chwili obecnej przygotowujemy się do przetargu za projektu i wybuduj w oparciu o pozwolenie na budowę, które w chwili obecnej mamy. I mamy taką nadzieję, że PFU, a więc program funkcjonalny użytkowy jako podstawa do przetargu w trybie zaprojektuj i wybuduj, będziemy mieli w ciągu najbliższych tygodni. Czy jak pan ocenia realność, że to zadanie powstanie w tej kadencji 2018-2023? No to jest 5 lat, więc wydłużona kadencja teoretycznie powinno się udać, aczkolwiek... Ja zakładam, no, że jeżeli uda nam się wybrać wykonawcę. Ja przypomnę, że to nie było takie proste, ponieważ my ten montaż finansowy oparliśmy o fundusze unijne. Jesteśmy w zasadzie jedynym urzędem marszałkowskim, który nie chce obciążać naszego budżetu, a więc kosztem innych zadań naszego regionu budować siedziby, tylko chcemy wykorzystać fundusze unijne i to długo trwało, zanim to wynegocjowaliśmy. Ja racjonalnie rzecz ujmując, jeżeli uda nam się na wiosnę rozstrzygnąć ten przetarg, to wtedy będziemy już po bezpiecznej stronie mocy. Zakładam, że my musimy w tej kadencji to zrobić, bo jeżeli nie, to cały ten montaż, który jest oparty o tą perspektywę finansową, a więc do roku 2023, rozleci się jak domek z kart. Pan pozwoli, myślę, że niestety, i to będzie najgorsze, że możemy następnej szansy na tego typu montaż finansowy nie dostać w przyszłej perspektywie i dlatego mam bardzo dużą determinację, żeby to zrobić. Pan pozwoli, że zadam następne pytanie od pana Arkadiusza. Czy będzie kontrola wykorzystania środków z regionalnego programu operacyjnego na rewitalizację w Szczecinie? Kontrola na rewitalizację. Każdy projekt Unii Europejskiej jest kontrolowany. Nie za bardzo wiem, dlaczego akurat rewitalizacja miałaby być pod szczególnym nadzorem. Jeszcze raz powtarzam, każdy projekt, jeżeli jest kończony, wówczas zjawia się nam kontrola Urzędu Marszałkowskiego, następnie kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej, który w imieniu Unii Europejskiej jeszcze raz to bada. I jeżeli te dwie kontrole nie wykażą nieprawidłowości, dopiero następuje rozliczenie końcowe, więc odpowiadam tak. Będzie. Dobrze. Panie marszałku, dwa pytania do końca, więc to być może będzie ostatnia już szansa, żeby dołączyć do naszej rozmowy. To jest studio w Szczecinie.pl na żywo z naszego studia przy ulicy Pocztowej. Nowy stary marszałek województwa jest dzisiaj naszym gościem. Panie marszałku, czy podtrzymuje pan chęć podania do sądu dziennikarzy Telewizji Polskiej w Szczecinie za materiały, za dużo materiałów, które pojawiały się na pana temat przed pierwszą turą wyborów samorządowych?
Tak, ta sprawa jest w przygotowaniu prawników. Będę musiał dowiedzieć się, na jakim jest etapie. A to będą pozwy personalne, czy uważam, to będą pozwy przeciwko całej telewizji? Jeszcze to rozważam. Ja uważam, że bardziej jednak fair są pozwy personalne, ponieważ ktoś się pod tym z imienia i nazwiska podpisuje. Jeżeli podaje informacje nieprawdziwe, nierzetelne, wkłada mi w usta rzeczy, których nie powiedziałem i uderza tym samym w moje dobra osobiste, to uważam, że powinien personalnie za to odpowiedzieć, chociaż mam świadomość tego, że jeszcze pewnie trochę czasu potrwa, zanim pierwsze wyroki zapadną, ale inaczej, zresztą widzę, że w ostatnich dniach to samo zapowiedział pan mecenas Giertych wobec dziennika telewizyjnego, inaczej nie da się zbudować jakiejkolwiek rzetelnej płaszczyzny wymiany informacji, a w szczególności w publicznych mediach chyba. Bardzo ubolewam nad tym, że a może pan powinien paradoksalnie, to trochę sprowokuje, panie marszałku, może pan powinien podziękować Telewizji Polskiej na przykład za tą ilość materiałów, która się na pana temat pojawiała, bo paradoksalnie im tych materiałów było więcej, tym niektórzy bardziej humanitarnie zaczęli do pana osoby podchodzić, nawet ze współczuciem czasami, no bo ta polaryzacja jest bardzo duża, więc pewnie to też było widoczne. Panie redaktorze, poradziłbym sobie bez tego wsparcia telewizji rządowej. Zaręczam, uważam, że ja przynajmniej swoją tę kampanię wyborczą oparłem o 4, czy już w zasadzie 8 lat pracy i o współpracę z bardzo wieloma środowiskami. I ja nie potrzebuję mieć tego typu brukowych informacji, pomawiania mnie. Ale przyzna pan, że to panu nie zaszkodziło w żaden sposób, no bo dostał pan rekordową liczbę głosów w wyborach. Tak, poparcie przeżyłem. Nie spadło w porównaniu z poprzednią kadencją. Przeżyłem, moi rodzice też przeżyli, na szczęście wyjechali. Wie pan, powiem panu, panie redaktorze, tak nikomu nie życzę tego, żeby przeżył to, co ja i to, co moja rodzina, ale i dlatego dziękował nie będę. Wolę, żeby polityka w Polsce była uprawiana w cywilizowany sposób, żeby media w Polsce funkcjonowały w cywilizowany sposób, żebyśmy ze sobą rozmawiali, komunikowali się w sposób cywilizowany. Niestety coraz trudniej o to, więc z tym większą przyjemnością przyjmuję zawsze zaproszenie do Szczecina, bo tutaj możemy rozmawiać rzeczywiście na spokojnie i merytorycznie. Nawet jak pytania nie są wcale takie łatwe. Łatwe pytania są nudne, więc jeżeli pan redaktor zadawałby łatwe pytanie, to pewnie nikt by nas nie oglądał, więc... Dużo osób nas teraz ogląda, widzę. A na oglądalności mi też zależy. Tak. Panie marszałku, ostatnie pytanie ode mnie. Mam nadzieję, że może jeszcze internauci się dołączą. Radna Małgorzata Jacyna-Witt była moim gościem, naszym gościem tutaj w czwartek. Współczuję. To było złośliwe, panie marszałku. Zgadzam się. Może nawet niemiłe. Panie redaktorze, żebym ja takie niemiłe słowa słyszał z ust pani radnej, to naprawdę byśmy w Wersalu funkcjonowali szczecińskim. Ale ja chciałem o czymś innym, nie o radną Jacyna-Witt, tylko o to, że radna Małgorzata Jacyna-Witt została zapytana o klub siatkarski Stocznia Szczecin, który boryka się z dużymi problemami finansowymi. Te plotki, które pojawiają się w mediach, to są plotki, które zwiastują, że no, piękna inicjatywa niebawem może niepięknie skończyć. I pytana przeze mnie radna Małgorzata Jacyna-Witt zaapelowała, albo może nie tyle zaapelowała, co zasugerowała, że Urząd Marszałkowski, że miasto powinno się włączyć w jakiś sposób we wspieranie tego typu inicjatywy, jak właśnie klub siatkarski Stocznia Szczecin. Co pan mówi? Ja spytam inaczej. A czy jak robiono tą propagandową szopkę ze Stocznią Szczecin, Stocznią Szczecińską, gdy nawet jeszcze praw do nazwy nie było, tylko po to, żeby kupić wybitnych skądinąd sportowców, czy pozyskać, no, to czy nas pytano? No nie pytano, ponieważ był to projekt autorski Prawa i Sprawiedliwości, który skończył się niestety, i mówię to z bardzo dużym ubolewaniem, bo dotyczy to ludzi, dotyczy to wybitnych sportowców, niestety skończył się tak jak stępka słynna, którą ta sama ekipa w tym samym miejscu buduje. Jeszcze się nie skończył, bo ten klub jeszcze istnieje w tej formule. No, stępka też istniał. Jest. Stępka tylko, też jest, tylko wie pan, panie... Trzeba pomocy, trzeba być może wszystkie ręce na pokład rzucić, trzeba może sprawdzić, co się dzieje w tym klubie siatkarskim. No zaraz nam kurer ze Szczecina wyjedzie, a to przecież duma. Oczywiście, teraz. Oczywiście. Natomiast jeszcze raz powtarzam, my na chwilę obecną, znaczy tą informację mamy z przestrzeni medialnej. My byliśmy
mówię jako politycy opozycji, od tego projektu odcinani, ponieważ jeszcze raz powtarzam, to był flagowy projekt propagandy PiS. To, że akurat wmontowani zostali w to wybitni naprawdę sportowcy, ja mogę nad tym ubolewać. Natomiast ja nie mam pojęcia, czy ten projekt ma choć, jest choć trochę racjonalny, jeżeli chodzi o ekonomię, bo ja nie wiem, jakie są umowy sponsorskie. Przecież żeby taki klub zbudować, żeby ściągnąć tego typu zawodników, no to jednak trzeba niemałych pieniędzy. Nie wiem, kto te pieniądze wykładał, nie wiem, na jakich zasadach i nie wiem, co obiecywał w przyszłości. Ale pan jednoznacznie tak, mówi nie. Nie, my, wie pan, panie redaktorze, no na ten temat władze klubu z nikim, przynajmniej ze mną, jak na razie nie rozmawiały. Ja rozumiem, pan słusznie zauważa po raz kolejny, bardzo mi się w ogóle przede wszystkim podoba, proszę tego nie traktować jako złośliwość, to nazwanie mnie nowym starym marszałkiem, jak pan słusznie zauważa. To nie była złośliwość. Ale wcale tego tak nie odbieram, dlatego powiedziałem, że to ładne. Dlatego jako nowy stary marszałek jeszcze być może się, że tak powiem, nie zapoznałem, bo o ile mnie pamięć nie myli, czy na ile mi moja wiedza pozwala, to stwierdzić to raczej nikt do nas się w tej sprawie nie zgłaszał, żebyśmy mieli możliwość w ogóle rozpoznania tematu. Natomiast pamiętajmy też o tym, że my jako samorządy w szczególności jako samorząd województwa, my w niewielkim stopniu wspieramy sport zawodowy. My przede wszystkim opiekujemy się sportem dzieci i młodzieży i to jest nasze zadanie statutowe i na to główny nacisk i główne pieniądze kładziemy. A wiemy doskonale, że w budżecie wszystko jest, coś jest kosztem czegoś. Panie marszałku, jeżeli pan pozwoli, ostatnie pytanie od naszego internauty. Pan Rafał pyta o rozwój i wsparcie przemysłów kreatywnych, szczególnie audiowizualnych w regionie. No to jest na pewno wielkie wyzwanie, ale i gigantyczny potencjał. Naprawdę uważam, że to, że w dużej części dzięki Akademii Sztuki jednak stworzeniu takiej placówki, która bardzo mocno postawiła na te nowoczesne formy przekazu, na te właśnie na multimedia, dzisiaj mamy coraz to większy potencjał młodych ludzi, którzy w tym bardzo pojemnym, przecież to jest bardzo pojemna kategoria, funkcjonują. Ja nie wiem, będę to analizował, na ile na przykład fundusze europejskie są dostępne dla firm, dla startupów, które powstają w tej właśnie przestrzeni, bo wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawa droga, gdzie możemy zbudować taką naszą zachodniopomorską markę, zachodniopomorską szkołę, więc będę się temu rozwojowi przyglądał bardzo intensywnie i wspierał wszystkie te pomysły, bo miałem nawet w ostatnim czasie i z panem dziekanem Kuskowskim i z kilkoma firmami z tego sektora spotkanie. No, nie tylko takiego sektora, ale też z sektora ICT. I to jest naprawdę bardzo obiecujące. To, co daje nam w chwili obecnej potencjał Akademii Sztuki i tego Centrum Przemysłów Kreatywnych, który jeszcze z profesorem Handke jako rektorem miałem okazję współtworzyć. Trzeba mądrze wykorzystać ten potencjał. Panie marszałku, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Greblewicz był dzisiaj naszym gościem na żywo. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam państwa. Okazało się, że udało się na te pół godziny wygrać z przeziębieniem, więc dziękuję wam bardzo, drodzy internauci, i zapowiadam i zapraszam na czwartek, bo w czwartek tutaj na żywo naszym gościem będzie Michał Wilkocki, nowy przewodniczący Rady Miasta. Dzisiaj życzę wam już spokojnego wieczoru. Michał Kaczmarek, dobranoc.